jestem w takim holu głównym dość. Ale fajnie, bo chciałbym zobaczyć. Ja pierdolę, mamo! Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale oczywiście. I dzisiaj zagramy sobie w nową giereczkę, w giereczkę Hello Neighbor, w którą już bardzo dużo osób grało, aczkolwiek jak wiecie, ja zawsze jestem spóźniony z nowymi rzeczami, ale to się skończy, obiecuję wam teraz, będę starał się wychwytywać jak najwcześniej te nowe rzeczy. I wiem, że Hello Neighbor jest bardzo fajną i ciekawą grą, jest to gra typu horror, movie, sneaky little bitch. To jestem cały ja, dokładnie, więc dzisiaj zagram sobie w Hello Neighbor i taki challenge, bo dzisiaj, dzisiaj jest 1 listopada, kiedy ja to nagrywam. I dzisiaj wbił pierwszy taki bardziej montowany odcinek na moim kanale z Barbershopa i poprosiłem was tam o 130 łapek w górę, co patrząc na poprzednie filmy przed tym było dość sporą liczbą, a wy w 4 godziny wbiliście 250. Buuu. Super, więc dzisiaj oczekuję od was jako taki mały challenge'ek 250 łapek. Zobaczymy, jeżeli będzie 250 łapek, aż się poplułem z wrażenia, to wbiję kolejny odcinek z Hello Neighbor. A teraz zaczynajmy intro. Dobra, więc jesteśmy już w grze. Jak widzicie, jedzie jakiś samochodzik, który sam się steruje. I jest sąsiad, który wziął sobie tutaj takie lunetę, lupę, nie wiem czym się różni. Luneta i lupa, lupa to jest taka chyba ten, a luneta to jest to właśnie. I obserwuje nas, a nas samochodzik dalej sam się prowadzi. Więc super. Z tego co wiem, to jest taki mały tutorialik. I ogólnie, o co chodzi w grze? Czemu nie działa mi myszka? O co chodzi w grze? My wprowadzamy się do tego małego tutaj domku. A tutaj jest domek naszego sąsiada, który jest dość spory i dość dziwny. My będziemy musieli znaleźć tutaj zagadkę, rozwiązać naszego sąsiada, który jest bardzo dziwny i tajemniczy, więc okej, róbmy to, co nam każą. I co jest następne na naszej liście, to to, żeby wziąć drzemkę. I drzemka na pewno rozwiąże wszystkie nasze problemy. Press E to sleep. Okej, śpimy. Wstaliśmy. Jest piękny dzionek. Jak widać, słoneczko świeci, jest miodnie. Nie zamknąłem niestety mojego autka. Ale widać domek sąsiada i nic tam się nie dzieje. Myślałem, że gdzieś go tam zauważę w oknie, ale go nie zauważyłem. Weźmy też to. Może się przydać do czegoś, odłóżmy. Nasze okna już zostały, z tego co widzę, naprawione chyba, nie? A, jednak nie. Dobra, weźmy też klucz, bo może się do czegoś przydać. Mogę nawet kosiarkę zabrać, no to się nazywa dopiero. A mogę jej używać. Kosze trawnik, kosze trawnik. Nie chcę kosić. Jest. Dobra, zabierzmy to. Zamknijmy też bagażnik. Można? Nie można. O Jezus. Dobra, no i co? Chyba czas przejść się do naszego sąsiada i zobaczyć, jak tam u niego się mieszka. Panie sąsiad. Co? Może się najpierw rozejrzmy. Co to był za dźwięk? Dobra, na razie rzucę to tutaj. Bo chcę się rozejrzeć, co on tutaj ma. No tutaj zwykły pokój. Co to jest, kurwa, ten dźwięk? Co? Jakiś kapelusik, tak? Boję się tych dźwięków. Możesz, kurwa. Mył podłogę, ale na razie nas nie widzi. Ale miałem ciary, jak nie wiem. Dobra, tu jest jego sypialnia. Na razie rozpoznajmy tutaj naszego wroga. Zobaczmy, gdzie on co posiada. Tu wyszedł z domu, słyszałem. Więc nie wiem, ja wejdę do niego, do domu. Słyszę, jak chodzi. Mam ciarki. Jestem w domu. To chyba źle. Nie powinienem tutaj być. Kurwa! Czemu tutaj jest woda? I jakiś rekin tu nawet jest. Nie wiem, doskoczę tam? Doskoczyłem jakimś cudem. Czemu on ma rekina w domu? Zgaszę tu światło, żeby nie wiedział, że tu jestem. Tutaj jest jakaś szkoła. Tutaj jest... Co tu się dzieje w ogóle? Ja myślałem, że ten dom to jakiś taki będzie easy. A tu widać, bardzo dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę. Kto trzyma rekiny w domu, ja się pytam. Tutaj...
Nie wiem, co się dzieje. Boję się, że on tu gdzieś przyjdzie, ale wątpię, bo w końcu rekin mnie troszkę broni. Zobaczmy tylko, co to jest. Weźmy to krzesło. Samolocik tu przyleciał. Kto rzucił tym samolocikiem? Postawmy je tu na razie, ale ja cały czas się boję, że on tu gdzieś będzie szedł. Ale... chyba nie. Czy rekin zginął? Nie, jest, dobra. Myślałem, że zabrał rekina. Nie chciałem tego rozwalić. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest jakiś kod. 9 min... No, co do mnie rzuca? Kto to do mnie rzuca? Ty szujo, to chyba ten tutaj do mnie rzuca. Wypad! Z domu. Co tutaj jest? Ej! Czyli tutaj nie byłem w sumie bezpieczny. Kurwa. Przestraszyłem się manekina. Ale ja nie byłem tam bezpieczny, bo... wydaje mi się, że on tutaj może dojść jakoś. Czy tam coś jest? Jest coś tam. Mam bardzo dziwne dźwięki. I się ich boję. Okej, tu jest telewizor. I jakieś chińskie żarcie. Na razie nie wydaje się to być jakieś mega takie dziwne, tylko te dźwięki są dziwne. Co się stanie, jak nacisnę ten przycisk? Słyszałem jego kroki. Nie wiem, to się może przydać. Boję się. A to jest to miejsce, w którym byliśmy wcześniej, pamiętacie? Byliśmy tutaj. Tu jest jakiś ten... no dziwno jest! Ja pierdol! A, ma jakieś sekretne drzwi, cwaniaczek. I tam auta jeździły, what the fuck? O co chodzi, się ja pytam. Koło... ta gra jest bardzo dziwna. Ja oglądałem kiedyś jakieś pierwsze kilka sekund, jak Matti w to grał i... to chyba nie było aż tak rozbudowane i tutaj nie było aż tylu rzeczy. I co, ja mam znowu tam iść? To było... ale przestraszyłem się w taki niepoważny sposób, że to aż masakra. Zobaczmy, gdzie jest ten exit lock. Tylko, że właśnie, to jest zamknięte drzwi na kluczyk, ale on tutaj jest. Czy on mnie widzi? Nie, on sobie gdzieś tam poszedł po prostu. Dobra. Więc może teraz uda się wejść w jakiś inny sposób. Czy on tam był? Nie. Ale przestraszyłem się tak poważnie. Wtedy wszedłem tymi drzwiami. I chyba znowu to samo zrobię. Wejdźmy tędy, tylko te drzwi... okej, teraz wyłączyłem ogrzewanie. I nie wiem, co to dało. Czy ja mogę odpalić te? Wodę na przykład? Nie. Którędy mam wyjść? Jestem w takim holu głównym dość. Ale fajnie, bo chciałbym zobaczyć... ja pierdolę, mamo! Ty, tutaj już nie ma rekina! Nie złapiesz mnie! Uciekam do domu! Czy on też pójdzie do mnie do domu? Jezus, ta gra miała być śmieszna! Ale te dźwięki są dziwne i strasznie głośne. Zamknę się w domu, on tutaj nie wejdzie. Prawda? On stoi tam i patrzy. Schowam się. Nie wiem, może będę mógł iść spać. Poszedłem spać i to mnie jakoś uratowało. Myślę, że to też będzie... to też jest ważne, żeby tak robić. Bo będziemy pewnie musieli jakieś przedmioty przynosić do nas. Tylko po to, żeby... potem coś zrobić, typu jakieś klucze czy coś. Ale jak tam się tam wchodzi tak wysoko? Co ja powinienem zrobić tutaj? Tu jest wybita szyba. Okej, no tu jest zamknięte. Jestem w jadalni. Boję się nieziemsko, bo tutaj dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. Otwórzmy lodówkę. Co się stało? Nie wiem. Tu jest winda. Pojedźmy na drugie piętro. Nie mogę. Aha, jadę. Dobra, spoko. Jedź na drugie piętro. Co się stało? Co się podziało w tej grze? Dobra, tędy raczej nie wyjdę, więc wracam na pierwsze piętro. Przynajmniej wiem, że on jest na drugim, ale...
To było dość dziwne, co się stało, nie? What the fuck? Czemu tutaj jest grób? I co tutaj jest w tym? Instructions. On robi jakiś system... A nie, to są takie dawne groby, nie? Które były... Wiecie z czym. Dobra, tego nie mogę w żaden sposób otworzyć. No, no nie podoba mi się to, że ktoś ma grób w domu. Jak to się podnosiło? Nie, może to się da rozwalić jakoś? Nie, nie da się tego otworzyć. No trudno. Przestawmy to. Okej, jesteśmy w głównym holu dalej. To też przestawmy. I też jesteśmy w głównym holu. Dobra, wiem, że tutaj coś trzeba zrobić, tylko... Tylko tego się nie da otworzyć niestety w żaden sposób. Ale... No to jest dziwne. To niestety jest bardzo dziwne. Jestem w garażu. No, o kurwa, się przestraszyłem. Tutaj on ma nawet pułapki na tygrysy. To nie jest normalne. To też nie jest normalne, że on wie, gdzie ja jestem, na pewno. I jestem ciekaw, czy on dalej jest tutaj, czy on dalej tutaj stoi. Tak. Czyli może... Może on się popsuł. Może zbugowałem tą grę. I teraz już będzie dobrze, wygram to wszystko. Tylko, że tak naprawdę to, że ja zbugowałem tą grę, to nic mi nie daje. Nie, wyłączę ogrzewanie na chwilę. I pomyślmy, czy to coś dało. Otwórzmy wszystkie też drzwi, żeby sprawdzić jednak. Tutaj też już byłem. Czy ja byłem w każdym miejscu w tym domu? Nie mam pojęcia, czy... Aha, bo to jest... Kurde, może gdyby prąd na przykład wyłączyć? No bo tak naprawdę teraz mam wolną rękę, nie? Bo go i tak nie ma tutaj i raczej go nie będzie. Tutaj był gdzieś włącznik do prądu i mógłbym spróbować ten włącznik zastosować. Może wtedy bym tą łopatę mógł wyciągnąć na przykład. Wyłączmy prąd. Wróćmy do domu. Czy ja mogę tego użyć? Nie. A w sumie dziwne, no czemu miałbym nie móc tego użyć? Ale mało teraz widać. Okej, pójdę na górę. Nie ma tego. To jest, tylko on tak jakby zastygł? O co chodzi w ogóle? Co jest w tej szafie? Też nic. No nie wiem co, nie wiem co mam zbytnio robić tak naprawdę. Tylko, że zaczynają się też schody pod taką postacią. Że on gdzieś na tym drugim piętrze był. Więc może być tak, że gdzieś go tutaj spotkam. I prawdopodobnie tak będzie. Że jednak go gdzieś tutaj spotkam. Mam tutaj lornetkę. Ej, zbugowałem go! On nic mi nie robi! Mogę robić cokolwiek mi się podoba w życiu. Tylko nie wiem, co mi to daje, że ja mogę robić cokolwiek mi się podoba. Bo tak czy siak nie mogę nic znaleźć ciekawego tutaj. No nie wiem jak to rozwiązać ten problem, który... Myślę, że jednak prąd powinienem włączyć. Prąd jednak zawsze się przyda do czegoś, nie? Bo jest tak też trochę ciemno. I tu jest zamknięte. Tutaj jest zamknięte. No mam farta, bo on się zablokował. Więc troszkę mi to ułatwia sprawę. Też zastanawiam się, kiedy to się odmrozi tak jakby, nie wiem. Ale dobra, wyjdźmy raz jeszcze i włączmy tą... Włączmy energetykę! Włączmy energetykę. Dobra, ja tak sobie chodzę i przeglądam i właśnie znalazłem łom pod łóżkiem. I tak myślę, czy ten łom mógłby mi się do czegoś przydać. Pootwieramy też wszystkie szafki, bo... No, troszkę ta gra tutaj zgłupiała. Nie wiem, czy jestem pierwszą osobą, której pan tutaj Stefan się popsuł. Wręcz wątpię, że jestem, ale kurde, przydałoby się znaleźć jakieś kluczyki. Jakieś klucze by się przydało znaleźć. Nie, może jak ja rozbiję to? Da się to rozbić? Nie da się tego rozbić. Okej, tu żadnych kluczy nie... Ma z tego co widzę. Słyszałem jakieś dziwne odgłosy. Patrzcie, ej! Ale jestem mądry! Dobra, ale co z tego, że to zrobimy?
Skoro tak czy siak nie będziemy tego mogli otworzyć, nie? No nie, do tego będzie potrzebny klucz. Ale czy było jeszcze coś zabite dechami na przykład? Wątpię. Nie wiem, otwórzmy to na przykład. Da się to otworzyć? Tak. Tu jest latarka. Latarka też nam za dużo nie da. Tutaj nie byliśmy jeszcze. Otwórzmy te wszystkie case'y. No nie no, klucza tutaj nie ma. Tego jestem pewny, ale zrobiliśmy już jakiś krok w dobrym kierunku. O, i rekin już działa. Nie doskoczyłem do... Co to jest? O co chodzi? Nie doskoczyłem do... Do rekina. Co to było? Hide there. Zamknij te drzwi. Hej, ukryłem się. Co się dzieje w ogóle? Czy to był jakiś mój koszmar? Tak jest. Dobra. Co tu mi się pojawiło? Pojawił mi się klucz jakiś. Nie. To on, ja już go miałem. A może to jest taki hint, że... To ja ten klucz otwiera też zagadki w tamtym domu. Dobra ludzie, na dzisiaj na pewno wystarczy. Jak widzicie, miałem trochę farta, niestety zepsułem to skacząc do rekina, ale gra jest naprawdę dziwna, ale jest mega klimatyczna. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też, więc... Ile mówiłem łapek? 200 łapek w górę czy 250? 200 albo 250. Jak będzie 200, wbija następny odcineczek. Jak będzie 250, to wbija następny odcineczek i jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi bardzo. Jeżeli tak, to jak zawsze łapa w górę. Jeżeli nie, to jak zawsze łapa w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba, taki mały przycisk na dole, czerwony. A dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.